Krakowie, na placu Mariackim, odnaleziono na strychu steny. Dowiedziałem się, że nie wzięli tego funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego, tylko funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa. Przyszedłem na inwalidów, żeby mi dali te dokumenty zajrzeć. Chciałem o tym napisać, że piszę książkę. Pułkownik mówi, proszę pana, my nie chcemy, żeby ta książka wyszła. To jest książka o wrednej organizacji, wrednej Armii Krajowej. No ale wie pan, no my potrzebujemy czasami jakieś informacje. Odmówiłem. Wszedłem do Stanisławskiej i rozpłakałem się, jak małe dziecko. A ona mówi, panie Stanisławie, wyjdzie książka. I wyszła, dostała nagrodę w konkursie na najlepszą książkę o Krakowie. Steny z ulicy Mogilskiej, to był początek. Najważniejsze to dwa tematy. Znaczy, pierwszy temat to Jan Karski. Któregoś dnia nieoczekiwanie do mnie do domu przyszedł list od niego. No i w tym momencie już wiedziałem, co ja zrobię. Napiszę książkę o profesorze, do tej pory napisałem 5. Pewnego dnia dzwoni Andrzej Urbańczyk, który mówi, stoję przy wystawie i oglądam na wystawie twoją książkę w języku angielskim wydaną o profesorze Karskim. A gdzie dzwonisz, z Warszawy? Nie, mówi, jestem za kołem podbiegunowym w Norwegii. Katyniem już się zajmowałem, słuchałem i pisałem jako historyk. No oczywiście dla drugiego obiegu. Nagle mam natchnienie. Pomysł, żeby zrobić wystawę poświęconą zbrodni katyńskiej. Jest 89 rok, jeszcze nie wolno pisać o Katyniu. W każdym razie dostałem zgodę. No i mnóstwo ludzi przysyłało zdjęcia, przychodzili ze zdjęciami. Ludzi, którzy często mieli w domu jedyne zdjęcie ojca, brata i męża, pożyczały nam zdjęcia na tę wystawę. Nie mogłem mówić ze wzruszenia. Tłum ludzi, niesamowity tłum. Wyszła pani Halina Borek i mówi, panie Stasiu, my pana tak bardzo kochamy. Proszę wierzyć, że to najwspanialszy prezent dla historyka, dla mnie w każdym razie był, że ci ludzie tak mnie nagrodzili.